Polonia straciła pierwsze punkty w tym sezonie w rozgrywkach czwartej ligi. W sobotę kępnianie zremisowali z Rawią Rawicz 0-0. To wystarczyło, aby Polonia Leszno dogoniła biało-niebieskich w tabeli. Mecz nie był dobrym widowiskiem. Widać było, że z ekipy trenera Bogdana Kowalczyka z każdą upływającą minutą uchodzi już powietrze. Na przebieg meczu z pewnością miała wpływ środowa konfrontacja z Odolanowią. Był to już piąty mecz w niespełna dwa tygodnie rozegrany przez Polonię. Rawia miała cały tydzień na regenerację. Sytuacje podbramkowe ograniczały się w zasadzie tylko do stałych fragmentów gry. Na pewno dla nas trudne zawody, też nie chciałbym do końca się usprawiedliwiać i chłopaków, ale tak naprawdę, mówię, gramy w tamten wtorek, graliśmy w środę. Generalnie to było widać w końcówce, że brakło nam dynamiki, świeżości i tak naprawdę tutaj chłopaki walczyli do końca o zwycięstwo. Troszeczkę w pierwszej połowie dwie sytuacje, gdzie mogliśmy inaczej zakończyć, też przy 1-0 na pewno nam się dużo łatwiej grało. Ale mimo wszystko chłopakom za tą walkę, determinację do końca, bo chcieli wygrać, należą się duże brawa. Mówię tutaj trochę gdzieś tam też z naszej strony, chcieliśmy, żeby ten mecz był w niedzielę. WZPN nam nie przełożył. Myślę, że mówię tutaj jeden dzień regeneracji to też jest zawsze dużo, a tutaj też o 13 w takiej dusznej pogodzie. Naprawdę było widać, że gdzieś trochę brakowało nam tej takiej świeżości z poprzednich meczów. I to też później miało przełożenie na dokładność podań, rozgrywania akcji. Spieszyliśmy się, też dużo niedokładności było, ale też było kilka akcji, które można było zakończyć bramką. Tomasz Skrzypczak prowadził zespół Rawi w sobotnim starciu. To po kosie kary nałożonej przez Wydział Dyscypliny WZPN na Jerzego Radojewskiego, który z zapłotu udzielał rad swoim zawodnikom. W przebiegu meczu remis chyba jest zasłużony dla obu drużyny. Obie drużyny pozostawiły wiele zdrowia walki na boisku. Polonia tutaj pokazała, że nie nadaremno ma przed tym meczem miała te 12 punktów, tak, i jest to taki lider. Troszeczkę dla nas było to zaskoczeniem, ale mecz pokazał, że stać ich na o wiele więcej. Polonia w następnej kolejce grać będzie w Kościanie z miejscową Obrą.